Co ti to dalo? Wyłaź z kurzu! Zaatakowała mnie suka kurzliwa! Thank you.
快適な宇宙の旅をお届けします。ご旅行の際にはぜひオービタルエアをお選びください。Jumps ass or tea. Брат, ты лучше туда не подключайся. Поймают, так даже разговаривать не станут. То наша серверовня, не их. Тигриные когти. Ну и? Хувно везу о сетях. Не ма шанс, чтобы мне выиграть. Мне кажется, ты староват для игр в нетранера. Успокойся уже. Вы дорослый, вальше, нудяжу. Хуя о мне вешу. Русок закламанный. Просто... Ай, неважно. Обижайся сколько хочешь. Budzeni górnicy o własnych siłach wyszli na powierzchnię, a ich stan określany jest jako dobry. Po krótkim odpoczynku mogli ponownie wrócić do pracy. Czas na wiadomości spoza kuli ziemskiej. Militech ogłosił ambitne plany założenia nowej kolonii na czerwonej planie. Rozumiem! Nie dotykaj tego! Dobra!
W 2023 roku w głównej siedzibie korporacji Arasaka w Night City doszło do tragicznej skutka detonacji taktycznej bomby atomowej. W wybuchu zginęło ponad 12 tysięcy obywateli, a kolejne tysiące zmarło w wyniku powikłań po chorobie popromiennej. Ten tragiczny akt terroru, przez niektórych uważany za bezpośrednią konsekwencję... Zadowolony? A jeśli on jest zadowolony, to ja jestem zadowolona, a ty dostajesz kolejnego pieniążka. Dzięki, zamykam kontrakt. Gorąco dziś.
si. Ale co mamy, Nandy? Ty jesteś Huang Bo? Kre, ale dadel nal cheetah라고 불러. 내가 또 cheetah처럼 존나 빠르거든. 닉 tak na ciebie nie mówi. Jak tu przyjechałeś? Ja, 차 타고 왔지. 걸어 왔겠냐? 이 근처에 주차해 뒀어. Ja prowadzę. Nie jestem ślepa ani głucha. Stul pysk, bo będą kłopoty.
이발. 어우, 존나 아슬아슬했는데 그래도 우리가 해냈어. 으흠, spisałeś się na medal. 넌 별명 같은 거 없어? 네, 맘. 참, 그럼 이참에 뭐라도 생각해놔. 길거리에서 존나 잘 먹힐 테니까. Tak mówisz? 당연하지. 그냥 입에 착 붙는 거로 아무거나 지어내봐. 그럼 사람들이 금방 기억할 거야. 난 효과 좀 봤거든. 오케이, jesteśmy na miejscu. Wysiadaj. 야, 잠깐만! 아, 근데 저 새끼를 믿어도 돼? 아, 너 가면 내 콩팥 떼가고 그러는 건 아니지? Regina ich ustawiła, są sprawdzeni. 알았어, 알았다고! 아, 내리면 되잖아! 그리고 모텔에서 도와줘서 고마웠어. witamy w prawdziwym życiu. Wzorowa robota. Huangbo mówi, że powinnaś przybrać pseudonim Wściekła Lwica, więc chyba jest zadowolony. Zamykam kontrakt i robię przelew.
A ty co za jedna? Liczniki przyszłaś zczytać? Regina mnie przysyła. No tak. To zawsze trzyma rękę na pulsie. Hal. Hal Kantos. Gdzie on jest? Nie wiem. Pewnie... Pewnie gdzieś na dole. Mówiłam mu... Mówiłam, żeby się schował. Co tu się właściwie stało? Hal miał skrakować dla nas taki jeden brain dance. Udało się. Tak powiedział. Ale coś poszło nie tak. Mocno nie tak. Kiedy ja nie puściła nagranie, zaczęła wyć, odwaliło jej. Resztę... Resztę możesz sobie dośpiewać. Ta cyberpsycholka. Muszę coś z nią zrobić. Tak, zabić. Znasz się na kleckach? Możesz podpiąć się do niej przez naszą wewnętrzną sieć i rozpieprzyć jej parę wszczepów. Bex, możesz użyć jej gniazda. Leży tu obok. Została pierwsza.
Hal? Żyjesz? Nie tak głośno. Ta psycholożka zajęła się nią. Aha. Możesz wychodzić. No wreszcie. Już myślałem, że się tu uduszę. Masz czasem tak, że otwierasz oczy i od razu wiesz, że to będzie chujowy dzień. Że wszystko pójdzie nie tak, jak powinno. No więc to jest właśnie taki dzień. Ja pierdolę. Masakra. Czemu tej lasce tak odwaliło? A czemu ludzie dostają cyberpsychozy? Nikt tego nie wie. I nikomu nie zależy, żeby się dowiedzieć. Ta druga dziewczyna tam na górze żyje, ale jest ranna, krwawi. Dasz radę ją poskładać do kupy? Ja nie, ale Regina zaraz kogoś przyśle. Będzie dobrze. Pora na mnie. Do następnego. Następnego? Oby kurwa nie. Ładnie, ładnie. Hal bardzo zadowolony, wypowiada się o tobie w samych superlatywach. Będzie jeszcze o tobie głośno, Vi. Zamykam kontrakt. Ta druga dziewczyna... Nie żyje. Wiem. Jesteśmy podłączone do tej samej sieci. Nie było innego wyjścia. Nie przeżywaj.